Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. W dzisiejszym epizodzie pokażę fragment kursu, który ostatnio ukończyłem, właściwie ukończyłem go dzisiaj. Jest to kurs dotyczący bezpiecznego latania w mieście zgodnie z prawem, bez świadectwa kwalifikacji. Przeznaczony jest głównie dla operatorów takich mniejszych dronów typu Spark, Mavic Air czy Parrot Anafi. I tam starałem się spiąć wszystkie przepisy, które dotyczą latania dronami, a także aplikacje, które są pomocne i staram się pokazać też właśnie, jak najlepiej pogodzić te wszystkie obowiązujące zasady. Zarówno prawo lotnicze, jak i kodeks cywilny, wykroczenia, kontakt z policją, szereg różnych spraw starałem się tam ująć. Do tego mamy ograniczenia w tej chwili geofencing od DJI, także jest tego dosyć dużo. Zapraszam Was na fragment kursu, jest on już dostępny w bardzo przystępnych cenach. Jeżeli ktoś ma ochotę, to jest już gotowy ten kurs dzisiaj. Ja jeszcze robię trochę szlifów takich ostatecznych, ale na dniach powinien on już mieć ostateczną właśnie formę. Zatem zapraszam Was do obejrzenia teraz fragmentu, a cały kurs jest dostępny w linku pod filmem. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Przejdźmy teraz do bardzo prostych przykładów, a mianowicie sprawdzenia, czy można w danym obszarze latać, czy też nie. Wyobraźmy sobie, że chcemy polatać w centrum Częstochowy, w okolicach może Alei Najświętszej Marii Panny. Wyobraźmy sobie, że mamy tutaj plac Władysława Biegańskiego i sprawdźmy w dron radar, jakie są możliwości latania w tym miejscu. Na razie nie rozpatrujemy. W kolejnym dziale powiem o tym, czy można latać posiadając świadectwo kwalifikacji i jakim dronem można latać w tym rejonie bez świadectwa kwalifikacji, w jakim celu. Natomiast w tej chwili interesuje nas to, czy możemy fizycznie odbyć lot, czy nie ma założonej strefy. Zatem przybliżyłem miejsce, gdzie chciałbym wystartować, powiedzmy, że z placu Władysława Biegańskiego i teraz klikamy i widzimy, że jest tutaj występuje strefa TSA, czyli Temporary Segregated Area. To jest strefa czasowo wydzielona dla lotów lotniczych, wojskowych. Dla lotów wojskowych oczywiście i widzimy też w jakich godzinach ona obowiązuje, czyli od 16 do 23, a także od 19.30 do 22.30, to są godziny, ale także widzimy na jakich wysokościach, od 3500 stóp do 28500 stóp w tym czasie będą przelatywały F-16, czyli widzimy, że to są wojskowe komunikaty. Tutaj nie jestem w stanie stwierdzić na tym etapie, co to jest za powód, jaki jest powód tego przelotu i założenia strefy, ale mamy wysokość od 5500 stóp do 25500 stóp. Czyli widać, że na podstawie już informacji z dron radaru jesteśmy w stanie oszacować, czy strefa jest aktywna, czy w danym miejscu występuje strefa, a dalej możemy przejść do rozważenia, czy w danym miejscu w mieście możemy latać, jeżeli taka strefa nie jest założona lub nie jest aktywna. Dlatego w następnym dziale przejdziemy do rozważenia, jakim dronem można w tym miejscu latać i z jakimi uprawnieniami. Jednym z podstawowych pytań dotyczących latania dronem w mieście jest pytanie, czy ja tutaj mogę latać. I teraz odpowiedź zależy od wielu czynników. Ona jest złożona i nie jest to prosta odpowiedź. Dlatego pozwoliłem sobie tutaj przygotować kilka slajdów, które w każdy przypadek mogą przeanalizować. Wyobraźmy sobie, że latamy rekreacyjnie, czyli dla przyjemności, nie dla pieniędzy, dronami poniżej 600 gramów. To są drony na przykład Spark, Mavic Air, Parrot Anafi albo Parrot Bebo, dwójka powiedzmy. Możemy latać w mieście takimi dronami bez świadectwa kwalifikacji, jeżeli po pierwsze zachowamy bezpieczną odległość poziomą od innych statków powietrznych, przeszkód, osób lub zwierząt na wypadek awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym. Czyli spokojnie możemy latać w mieście. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że pełną odpowiedzialność ponosimy za nasze loty. Niezależnie od tego, czy posiadamy świadectwo kwalifikacji, czy nie, sama decyzja
o podjęciu lotu już skutkuje pełną odpowiedzialność za to, co robimy, lub też za zaniechanie, czyli za to, co nie robimy. O tym mówię w kolejnych działach. Zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 30 metrów od osób, pojazdów, obiektów budowlanych nie będących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora. Czyli jeżeli wykonujemy zlecenie, no w tym przypadku nie możemy wykonać zlecenia, prawda, bo nie mamy świadectwa kwalifikacji. To jest inna sprawa. Ale jeżeli chcemy coś niekomercyjnie, dla przykład dla księdza, który tutaj zawiaduje kościołem tym w środku, tą parafią, można takie zdjęcie mu udostępnić nieodpłatnie, prawda? Ale wtedy trzeba, żeby zbliżyć się na odległość mniejszą niż 30 metrów, musimy mieć jego zgodę i taki obiekt powinien być wtedy w naszej dyspozycji. I teraz pojawia się kluczowe pytanie, a mianowicie, co to jest bezpieczna odległość? A mianowicie, bezpieczna odległość jest to odległość umożliwiająca uniknięcie kolizji. Wynika ona głównie z analizy panujących warunków meteorologicznych, no bo wiadomo, że gdy jest wiatr na przykład silny, to też inną odległość trzeba od obiektów przyjąć niż przy pogodzie bezwietrznej, ale też od otoczenia, przeszkód znajdujących się w obszarze wykonywania, na przykład drzewa, gałęzie, linie energetyczne itd. Oraz od rodzaju użytkowanego modelu latającego. No tak, bo niektóre modele mogą mieć czujniki, mogą być wyposażone w czujniki i na przykład zbierać sygnał GPS, a niektóre latają w ATI i nie mają, są pozbawione czujników. A także od kwalifikacji operatora. Wiadomo, że jeżeli jesteśmy początkujący, potrzebujemy większą odległość niż wtedy, kiedy jesteśmy na etapie zaawansowanym. Dobrze, przejdźmy teraz do drugiego przypadku. Co jeżeli latamy rekreacyjnie, chcemy latać rekreacyjnie w mieście bez świadectwa kwalifikacji dronami cięższymi niż 600 gramów? Są to drony na przykład Mavic Pro, Phantom, Inspire czy Otel Evo. Okazuje się, że bez świadectwa kwalifikacji takimi statkami powietrznymi według prawa nie możemy latać. Kolejny przypadek, jeżeli mamy świadectwo kwalifikacji, to w zakresie masy 600 gramów, jak i powyżej 600 gramów mamy spełnić następujące warunki. Zapewnić pełną kontrolę lotu, w szczególności poprzez zdalne sterowanie przy użyciu fal radiowych, a także zapewnić w każdej fazie lotu bezpieczną odległość od osób, pojazdów lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej niezbędnych, nie będących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora na wypadek awarii lub utraty kontroli nad bezzałogowym statkiem powietrznym. Co to znaczy? Przede wszystkim, że możemy już tutaj wlatywać nad te wszystkie przeszkody, o których mówiliśmy tutaj, na przykład nad statki powietrzne, nad przeszkody, nad osoby, nad zwierzęta. Tu możemy w tym przypadku latać i możemy też znaleźć się bezpośrednio w sąsiedztwie tych obiektów, dla których w przypadku modeli latających wymagane było zachowanie odległości poziomej nie mniejszej niż 30 metrów. Czyli osoby, pojazdy, obiekty budowlane, nie będące w dyspozycji lub pod kontrolą operatora. Reasumując, świadectwo kwalifikacji jest nam potrzebne wszędzie tam, kiedy chcemy polatać cięższym modelem w mieście. Trzeba pamiętać o tym, że ponosimy pełną odpowiedzialność za nasze loty. Jeżeli nie mamy świadectwa kwalifikacji, zachowania bezpiecznej odległości w przypadku obiektów, ale też odległości 30 metrów w przypadku osób, pojazdów lub obiektów budowlanych nie będących w dyspozycji naszej lub pod naszą kontrolą. Mam nadzieję, że te przykłady rozwiały szereg wątpliwości i że te plansze były bardzo pomocne, jako że bardzo często pojawiają się pytania, czy warto świadectwo kwalifikacji sobie zrobić i co jeżeli nie będę miał świadectwa kwalifikacji.